Patryk, no przede wszystkim gratuluję debiutu w Ekstraklasie, bo to duża rzecz. Powiedz, jakie wrażenia Ci towarzyszyły przy wejściu na murawę? O, przede wszystkim stres od samego początku. Znaczy w trakcie już meczu no, minęło to, no, nie myśli się o tym, ale myślałem po prostu o tym, co mam robić, o wszystkich założeniach. Starałem się w 100% i jakoś ten stres zniknął po prostu. A fizycznie czułeś rzeczywiście duży przeskok pomiędzy CLJ-ką a Ekstraklasą? To była rzeczywiście taka potężna różnica? Myślę, że ten przeskok czuje każdy i czuje się go zawsze, czy z treningiem, czy z meczem, czy z jakimś sparingiem, czymkolwiek. Porównanie do CLJ-ty nie ma. Szedłeś dzisiaj też przy takim, powiedzmy, w takim trudnym momencie, bo prowadziliście 2-1, mieć też trochę was przycisnęła, to na pewno też był taki czynnik, powiedzmy, dodatkowo jeszcze stresujący, prawda? Znaczy, jak miałem wchodzić, było 2-0. W trakcie rozgrzewki trener Sobolewski mi jeszcze przedstawiał stałe fragmenty gry i nagle był rzut karny, no i 2-1. No wiadomo, sytuacja nie była prosta, no ale co miałem zrobić? No trzeba wyjść, dać siebie wszystko i dotrzymać wynik do końca i wygrać mecz. Realizowałeś na pewno taki no, duży cel życiowy i też piłkarski. To powiedz, jaki jest kolejny? Bramka w Ekstraklasie? Nie myślę na razie o kolejnym, tylko po prostu chcę trenować na 100% i udowodnić trenerowi, żebym dostał jeszcze kolejne szanse. A w przyszłości, no wiadomo, zagrać kiedyś w pierwszym składzie, może bramkę strzelić.